teraz prosimy brata. Umiłowani w Panu, na przyjemności Jezusie Chrystusie, bracia, siostry, młodzież i przyjaciele prawdy. Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich, gdy powiem, że cieszymy się z tego, że znowu możemy oglądać oblicza swojej społeczności w badaniu, w zastanawianiu się nad Słowem Bożym. A zatem tematem naszym na dzień dzisiejszy będzie opatrzność ze strony Boga nad ludźmi. Powtarzam nasz temat, który zatytułowany jest Opatrzność ze strony Boga nad ludźmi. Tą tematykę wzięliśmy z Księgi Przypowieści Salomonowych. Myślę, że bracia, którzy mają Biblię, to zechcą wspólnie ze mną odczytywać teksty i odczytamy jeden werset biblijny z tej Księgi Przypowieści Salomonowych, rozdział 2, werset 11. Ten tekst brzmi w następujący sposób. Wtedy cię ostrożność szczec będzie, a opatrzność zachowa cię. My przede wszystkim zastanowimy się nad drugą częścią tego krótkiego wersetu, który powiada, a opatrzność zachowa cię. Pismo Święte w dużej części, zawartości tego pisma mówi o opatrzności ze strony Boga nad ludźmi i chcielibyśmy dzisiaj zastanowić się z 7 punktów widzenia, albo ściśle mówiąc, że opatrzność Boża działa w 7 kierunkach. Ja wyszczególnię te 7 kierunków, a następnie omówimy je. Pierwszy kierunek opatrzności Bożej to troska Boga o swoje stworzenie. Przez stworzenie, to tak jak Pismo Święte mówi, rozumiemy istoty ludzkie, nie myślimy, aby Słowo Boże określało zwierzęta. To znaczy ludzi i zwierzęta. Oddzielnie określa ludzi. Apostoł Paweł opowiada, że wszystko stworzenie wespół wzdycha i boleje i jesteśmy przekonani, że tu chodzi o ludzi, a nie o nisze stworzenia, nie o zwierzęta. Pierwszy kierunek, powtarzam, cofam się, Boża troska o człowieka albo o jego stworzenie. Następny, ochranianie i osłanianie człowieka przed zbyt wielkim złym. Trzeci kierunek to kierowanie postępowaniem swoich stworzeń. Czwarty kierunek Bożej opatrzności to opatrzność nad całym światem, nad ludźmi, także tego całego świata. Nie tylko nad ludem Bożym, ale w ogólności nad wszystkimi stworzeniami, nad wszystkimi ludźmi. Piąty kierunek boskiej opatrzności to Bóg niekiedy wstrzymuje swój lud, gdy chcielibyśmy postępować niepożytecznie. Powtarzam, ten piąty kierunek opatrzności Bożej to Bóg ogranicza nas wtedy, kiedy chcemy czynić źle. Albo, mówiąc tak w ścieniowaniu, ogranicza nas
w uczynkach niepożytecznych, a tak dosadniej wtedy, kiedy byśmy chcieli czynić zło. Szósty kierunek Bożej opatrzności to utrzymywanie swoich stworzeń w karalności. I siódmy i ostatni w karaniu za przestępstwa, w karaniu za rozmyślne, złe czyny. Wyjaśnimy te siedem kierunków boskiej opatrzności, ale zanim przystąpimy do tego, chciałbym wyjaśnić w ogóle istotę opatrzności, a innymi słowy mówiąc, w ogóle co to jest opatrzność. Opatrzność to jest dobrotliwe działanie Boga w tym kierunku, aby człowiek mógł żyć szczęśliwie tutaj na ziemi, nie w niebie. Inaczej mówiąc, opatrzność jest to zwracanie uwagi Boga na ludzi, w ogólności na swoje, tak jak my to określamy biblijnie. Bóg zwraca uwagę na ludzi, na swoje stworzenia. Najkrótsza definicja, najłatwiejsza do zapamiętania. Obecnie przystąpimy do omawiania tych siedmiu kierunków. Zastanowimy się nad każdym jednym z nich osobno. Powiedzieliśmy, że pierwszy kierunek opatrzności Bożej to Boża troska. Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, to zatroszczył się o nich, co będą jeść, co będą pić. To jest analogicznie w naszym życiu. Że gdy my sprowadzamy i jesteśmy czynnikami, małżeństwo postanawia mieć dzieci, to jednocześnie przygotowuje im zabezpieczenie. Jak się Bóg zatroszczył o Adama i Ewę, to najlepiej, gdy odczytamy to ze Słowa Bożego. Pierwszą księgę Mojżeszową otworzymy, pierwszy rozdział i wiersz 29 i 30 będziemy czytać. Pierwsza Genezis, pierwszy rozdział, dwa wersety, 29 i 30. I rzekł Bóg, oto wam dałem wszelkie ziele wydawające z siebie nasienie, które jest na obliczu wszystkiej ziemi, i wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa wydawające z siebie nasienie, i będzie wam ku pokarmowi. I wszelkiemu zwierzowi, mówi o niższych stworzeniach, od ludzi. I wszelkiemu zwierzowi ziemskiemu, i wszystkiemu ptactwu niebieskiemu, i wszelkiej rzeczy ruszającej się na ziemi, w której jest dusza żyjąca, wszelka jarzyna będzie ku pokarmowi. I stało się tak. To co jest, bracia i siostry? A gdzie kiełbasy? A gdzie mięso? Gdzie przetwory mięsne? Nic nie jest wspomniane. No ktoś by powiedział, to co to? Tylko jarzyny i owoce? Tak, niestety. Bóg, stwarzając Adama i Ewę, zatroszczył się o to, czym mają się odżywiać. Na temat picia to jest dalej w tej księdze pierwszej Mojżeszowej powiedziane, że mieli pić wodę, a woda źródlana to nie taka woda, jak my pijemy tu z wodociągów. Skażona woda, bo gdybyśmy poddali analizie wodę, to ta woda nie nadaje się do picia, ale musimy ją pić, bo kto jest w stanie wstrzymać wodę i dać nam dobrą wodę, jak nie ma dobrej wody? Wody są skażone. Na jakiej podstawie to mówię? Mój syn w uniwersytecie badał wodę. I właśnie mówił mi, mówi, tato, powiem ci wyniki badania wody poznańskiej. Ta woda ma tyle fenolu w sobie, tyle trucizn z różnych innych związków, że nie nadaje się do picia. No ale wszyscy musimy ją pić. Takiej wody Adam i Ewa nie pili, jak my pijemy.
No to też nic dziwnego, że wszyscy jesteśmy chorzy. Wszyscy wzdychamy, przychodzimy tu i tu z braćmi wymieniłem zdania. Tego wątroba boli, a ten się źle czuje, a innego kręgosłupa. No, to są skutki tego. Co miał jeść, jak się Bóg zatroszczył o Adama i Ewę? Mieli jeść jarzyny, ziela wydawające nasienie. A, no tak. Jak my weźmiemy nasienie i wsiejemy do ziemi, to ono ma życie w sobie, kiełkuje, wyrasta. Owoce. Każdy owoc ma pestkę. Tą pestkę wsadzamy do ziemi, jest życie, kiełkuje. A włóżmy kiełbasę do ziemi albo kawałek mięsa. Rozkład. No niestety, taka jest prawda. Dzisiaj medycyna doszła do tego i powiada, żeby jeść w miarę możliwości jak najmniej mięsa. No tutaj na pewno niektórzy odezwaliby się i powiedzieliby tak, no tak, ale kto fizycznie ciężko pracuje, to musi jeść mięso i Bóg wiedział o tym. I od stworzenia Adama do potopu ludzie nie jedli mięsa. Od potopu zaczęli jeść mięso. Do potopu nie jedli. A co o Adamie było powiedziane, jak przystąpił prawo Boże? Wyrzeńmy go, wyrzućmy go, bo on zjadał właśnie te dające życie owoce i jarzyny ziela. Wyrzeńmy go, no bo jakby żył w tym dobrym klimacie odżywczym, to mógłby żyć dłużej niż jeden dzień, a Bóg przewidział tylko jeden dzień dla niego, mający 1000 lat, żył 930 i był wyrzucony. Tak delikatnie mówiąc, poszedł poza Eden. Warunki przekleństwa i tam musiał inaczej zdobywać chleb. Boża troska odsunęła się od Adama. Ha, to nie jeden przykład z Adamem. Gdybyśmy chcieli zastanowić się, to musimy powiedzieć także w przypadku Noego, że Noe wiedział, wchodząc do korabia z żoną, z trzema synami, trzema synowymi, w sumie tak jak mówi apostoł Piotr, 8 dusz, 8 istot ludzkich. Odczytajmy sobie ten fragment. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział. Poczytamy sobie werset 14 i od 21 do 22. Powtarzam, pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, czytam kolejno, najpierw wiersz 14, który powiada: uczyń sobie korab z drzewa gofer, przegrody poczynisz w korabiu i oblejesz go wewnątrz i zewnątrz smołą. Ale istotą sprawy naszego tematu są wersety 21 i 22. A ty weźmiesz z sobą wszelkiego pokarmu, który się jeść godzi, a zbierzesz sobie i będzie tobie i onym na pokarm. I uczynił Noe według wszystkiego, jako mu rozkazał Bóg, tak uczynił. Noe wiedział, co należy jeść. I tak jak powiedzieliśmy, on nie zabijał zwierząt i nie jadł ich tam. Ani nie przygotował sobie mięsa czy wędlin, tylko jadł. Tak jak te teksty odczytane powiedziały, on wiedział, co się jeść godzi. Jarzyny i owoce. Gdy sprawa budowy korabia była, to ludzie mówili, że Noe odszedł od zdrowych zmysłów. Dziwili się dlatego, bo to było powodem do dziwienia się, ponieważ do potopu deszcz nie padał. Więc ludzie mówili, jaki ten Noe naiwniak jest, jaki to jest naiwny człowiek. On buduje statek, olbrzymi korab, że będzie potop, a deszczu nikt nie widział na własne oczy. Do potopu deszcz nie padał.
Przecież nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, to dlatego mówili, Noe jest niepełnosprawny umysłowo człowiek. Przecież to jest... A dzisiaj jak ludzie mówią na nas? Jak my niekiedy przedstawiamy im, Panie, przestań Pan takie bajki opowiadać. Kto chce wierzyć w takie baśnie? Biblia to tylko podaje takie, powiedzmy, historyczne fragmenty, aluzje, ale nie rzeczywistość. Na pewno spotkacie się, jeżeli nie spotkaliście się z takimi wywodami. Ale Noe nie, w ogóle nie zwracał uwagi na to, co ludzie mówili. Nie słuchał ludzi, ale słuchał Boga. Bóg opatrznościowo działał także w odniesieniu do Abrahama. Abraham był nazwany przyjacielem Bożym przez to, że udokumentował silną, potężną swoją wiarę w Boga, gdy Bóg polecił mu opuścić swój kraj i iść do ziemi chananejskiej. Noe podporządkowany. To jest tak, jakby my, mając swoje domy, swoje mieszkania, mielibyśmy głos od Boga, zostaw to wszystko i idź w nieznane. Jej byłoby nam ciężko, byśmy się wahali. Więc gdzie ja mam iść? No jeszcze powiedzmy samotni, no to jeszcze. No ale każdy by patrzył, no ale my dzieci mamy. Z dziećmi gdzie? Abraham podporządkowany. Dlatego jest nazwany przyjacielem Bożym. On właśnie udokumentował wiarę w Boga. On był posłuszny Bogu. On wierzył w obietnicę Jego. No i zobaczcie, co Bóg powiedział, bracia i siostry, do Abrahama, co ludzie mówią. Przeczytajmy pierwszą księgę Mojżeszową, 12 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, 12, a będziemy czytać werset 3. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinające Cię przeklinać będę i będą błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi. Bóg mówi, zauważcie, bracia i siostry, o opatrzności mówimy temat. Pamiętamy ten temat. O opatrzności ze strony Boga nad ludźmi. Bóg chce błogosławić i daje obietnicę, że w Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. A co ludzie mówią? No przekonajcie się, jak do was do drzwi pukają, co mówią. Przyjdźcie do nas, bo będziecie zatraceni. Tylko możecie u nas być zbawieni. Co poszczególne wyznania mówią? Czy ktoś słucha na te słowa, jakie my odczytaliśmy ze Słowa Bożego? Czy ci ludzie nie mają Biblii? Mają Biblię. Ale nie głoszą według tej Biblii. Nie mówią, że przyjdą błogosławieństwa dla wszystkich ludzi, tylko powiadają nie, tylko dla nas, a inni to... Ja byłem kiedyś w Szczecinie. I gdy jechałem do domu, jedna siostra, żegnając się ze mną, płacze. Ja mówię, siostro, co się dzieje? Czemu ty płaczesz? Czy tak źle w tym zborze tutaj jest? Ona mówi, że nie. Ale mówi, przy pożegnaniu przypomniało mi się spotkanie. Szłam na salę, a kiedyś byłam u świadków i spotkałam się z bratem obwodowym. On się pyta, gdzie ty idziesz? Na zebranie idę. Do nas? Nie. Na Wawrzyniaka. Oni mają w Szczecinie salę na ulicy Wawrzyniaka. Do Epifanii. Tak. Nie sposób powtórzyć słowa, jakie ten człowiek wypowiada. Nie będę powtarzał tego. Wulgaryzm do ostatnich granic. Nie wierzę, żeby nasza siostra kłamała. To ją wzruszyło przy pożegnaniu, że miała takie przywitanie, jak szła na salę. Była przyrównana do, nie tylko do ziemi, ale jeszcze do innych nieczystości. Zmieszana była z błotem.
Ja mówię, siostro, nie przejmuj się tym. Przecież sąd ludzki nie powinien ciążyć na tobie. To tylko ludzie mogą tak sądzić, a boska obietnica, odczytaliśmy z pierwszej księgi Mojżeszowej, 12 rozdziału, a 3 wersetu, że w Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To Bóg mówi, a nie człowiek. Ludzie niech sobie opowiadają, niech się pocieszają, niech mówią, że tylko oni będą zbawieni. Ale my będziemy słuchali to, co Słowo Boże mówi. Wierzymy w pierwszy kierunek opatrzności Bożej, że Bóg się zatroszczył nie o jedną klasę, nie o jedno wyznanie, ale mamy dowody biblijne o całą ludzkość. A zatem widzimy, Bóg mówi, że będą błogosławieństwa dla wszystkich. Ludzie mówią, że tylko do nich, czyli mówią przeciwnie w odniesieniu do Boga. Nie będę przeciągał sprawy tego pierwszego kierunku opatrzności Bożej, ale chciałem tylko nadmienić, że wszyscy, którzy są blisko Boga, wiedzą, że istnieje opatrzność. Ja przede wszystkim muszę powiedzieć, bo najłatwiej mówić o innych, ale ja chciałbym mówić o sobie. Ja wierzę w to, co mówię. Nie, że wyczytałem to w literaturze prawdy. Ja w to wierzę osobiście. Ja jestem o tym przekonany, że bracia poświęceni, siostry poświęcone, poświęcona młodzież, nasze dzieci dobrze wychowywane w prawdzie, wierzą w to, co mówi Słowo Boże. A zatem chciałbym powiedzieć, że to samo dotyczy nie tylko tych postaci starożytnogodnych, które przedstawiłem, ale to dotyczy naszego Pana Jezusa Chrystusa, 12 apostołów i innych wierzących ludzi, że wierzyli. I my obecnie wierzymy w ten pierwszy kierunek opatrzności Bożej, że Bóg troszczy się o swój lud. Ktoś by powiedział tak, jesteś w stanie zaświadczyć to, bo wszystko, co chcemy udokumentować, to należy zaświadczyć. Powiadamy, jesteśmy w stanie zaświadczyć to ustnie, tak jak dzisiaj mówimy, i pisemnie. Modne są wywiady. Gdyby był ten sposób stosowania u nas, to ja bym zeszedł i bym się zapytał, bracie Romku, czy brat wierzy w opatrzność ze strony Boga nad ludźmi? Jestem przekonany, że podałby mi kilka fragmentów. Ja w tej chwili mam przywilej mówić sam, ale gdybyście mogli, braciowie, wszyscy tu powiedzieć, to każdy z was, mając pewne doświadczenie, nie będąc początkującym, każdy byłby ochotny powiedzieć, o tak, ja na ten temat mogę coś powiedzieć, bo to jest temat z życia wzięty, to jest temat codzienny, to jest temat, z którym spotykamy się w naszym poświęconym życiu chrześcijańskim. Niedawno siostra Staniszewska, to jest córka brata Stachowiaka, mówi, wiesz, po śmierci ojca przeglądałam wszystkie jego tam dokumenty, wszystkie jego tam, powiedzmy, listy, wszystkie jego oświadczenia i kiedyś wysłał do Stanów Zjednoczonych, do opiekuna sprawozdanie z pobytu w Oświęcimiu. Chciałbyś przeczytać? Ja mówię, ja je częściowo znam, ale chętnie sobie odtworzę, odczytam. To było oświadczenie podane na piśmie, jak opatrzność, jak Bóg się troszczył o niego w obozie śmierci. Ktoś by powiedział, czemu brata Stachowiaka, czemu nie wyszczególnisz jakiejś takiej postaci, powiedzmy brata czy siostry, no już wyszczególnia. Obok mnie mieszkała siostra, która nazywała się Dolatowa. Ona była także w obozie śmierci w Oświęcimiu. Ona nosiła Bibel Forscher, badacze Pisma Świętego byli oznaczeni trójkącikiem liliowym na rękawie.
To służba obozowa wiedziała, że to jest Bibel, Bibelfälscher, badacz Biblii. Ona mi opowiadała osobiście, ponieważ blisko mieszkaliśmy z siebie, opowiadała mi o swoich osobistych doświadczeniach, jak Pan przeprowadził ją opatrznościowo, czyli dała świadectwo ustne, Stachowiak dał pisemne. Gdyby chodziło o pisemne, to myślę, że wielu z nas by mogło napisać na kartkach o opatrzności Bożej, jaka była skierowana w stosunku do nich. Dalej możemy powiedzieć, że zaświadczyć mogą bracia i siostry, którzy, szczególnie bracia, którzy byli skierowani do kopalni. Ja wczoraj wspominałem o domu siostry Sołtysika, dzisiaj chcę wspomnieć o tych, którzy pracowali w kopalniach. O dziwo, nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, bracia i siostry, że było kilkanaście młodych osób, którzy pracowali w kopalniach, które były zagrożone. Odpracowywali wojsko, nie chcieli pokłonić się militaryzmowi. Żaden z nich nie zginął. Żaden z nich nie jest ciężko poszkodowany inwalidą. Żaden z nich. To, co chcemy powiedzieć, to nie była opatrzność nad tymi naszymi młodymi, odważnymi braćmi, którzy stanęli na wokandach sądowych i powiedzieli odważnie i śmiało: nie możemy wziąć broni, ćwiczyć się, aby wtedy, kiedy zajdzie potrzeba, zabijać naszych bliźnich. Ja byłem na takich inkurosprawach. Tak, możemy powiedzieć o Bożej trosce i opatrzności, jaka była nad naszymi młodymi braćmi, którzy poszli do kopalni, które miały metan, gdzie były niebezpieczne kopalnie. Żaden z nich nie zginął. To mogą powiedzieć i zaświadczyć także bracia, którzy przebyli ciężkie operacje. Jak wspomniałem o złamaniu nogi. Nogi złamane się tu nie liczy. Co się liczy? Jedna z naszych sióstr miała zdejmowaną czaszkę. Miała guz na mózgu. My wszyscy byliśmy przygotowani, że tego nie przeżyje. Wszystko zostało pomyślnie załatwione, ona jest w naszym zborze i się rozwija. Ale ktoś by mógł powiedzieć: bracia, ale są wypadki, gdzie opatrzność Boża dozwoliła na to, że niektórzy nasi bracia odeszli od nas. Tak. Bóg może pokierować lekarzami, może nas wyleczyć, ma nieograniczoną moc i zdolności, ale nie musi to dokonać. On lepiej wie jak my. O kogo się zatroszczyć, zatrzymać, przedłużyć mu życie, a komu skrócić życie. Nie możemy licytować się z Bogiem. Nie możemy narzucać Bogu naszej woli. My nie znamy boskich zamierzeń. Nie jesteśmy w stanie zgłębić boskiej mądrości. Musimy na niej spolegać. Chciałbym powiedzieć w odniesieniu do tego pierwszego kierunku opatrzności Bożej, że niezależnie od tego, czy ktoś tak wierzy, jak my to mówimy, czy nie, fakt jest dokonany, biblijnie poparty. Nie cytowałem tekstów z Nowego Testamentu, ale można byłoby je zacytować jako uzupełnienie, ale ja wierzę i myślę, że na pewno bracia skłaniają się ku temu, że istnieje opatrzność ze strony Boga w Bożej trosce, szczególnie o swój lud. Przechodzimy do następnego punktu, do następnego kierunku opatrzności Bożej. Drugim kierunkiem opatrzności, tak jak powiedzieliśmy w podaniu tych siedmiu punktów, jest ochranianie i osłanianie przed zbyt wielkim złem. Często się słyszy, że bracia mówią tak: bracie, przechodzę takie ciężkie doświadczenia, czy ktoś ze społeczności naszych mówi: nie do zniesienia.
jest do zniesienia. My nie zdajemy sobie sprawy, ile możemy wykazać wytrzymałości przy boskiej opatrzności. Gdybyśmy byli sami, na pewno byśmy upadli, nie bylibyśmy w stanie. Ale jeżeli Bóg opatrznościowo działa, to wtedy, gdy mielibyśmy upaść, ochrania i osłania nas przed zbyt wielkim złem. Tutaj damy kilka cytatów biblijnych, że Bóg może dozwolić na nieszczęścia, może nie dozwolić, może dozwolić na trudne, powiedzmy, momenty i chwile naszego życia, a może nas posłonić wtedy, kiedy On uważa to za stosowne. I odczytamy najmniej ze dwa teksty, jeden z Nowego, jeden ze Starego Testamentu. Najpierw odczytamy sobie psalm, 34 psalm, a werset 18 i 20. 34 psalm, a będziemy czytać werset 18 i 20. Wołają sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchiwa i ze wszystkich trudności wybawia ich. Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, utrapionych w duchu zachowuje. Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan. Jeżeli nas ktoś wyrywa, to znaczy, że osłania, że czuwa nad nami, że troszczy się o nas. Więc Pismo Święte wyraźnie mówi o tym drugim kierunku. Teraz kwestia naszej osobistej wiary. Czy my w to wierzymy? To jest sprawa każdego jednego wierzącego. Tego tekstu i tych trzech wersetów odczytanych 18, 19 i 20 jest naszym osobistym sprawdzianem i my wszyscy musimy sobie na to odpowiedzieć. W jakim stopniu ja wierzę w ochronę i osłonę Bożą przed zbyt wielkim złem. I podamy jeszcze jeden dowód z Nowego Testamentu, jak powiedzieliśmy, z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdział, a werset 13. Pierwszy do Koryntian, 10 rozdział, a będę czytał 13 werset. Pokuszenie się was nie jęło tylko ludzkie, ale wierny jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszą, ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli. Jest więcej tekstów, których nie będę cytował, ale te dwa poddaję pod analizę wszystkich braci i sióstr, naszej młodzieży, naszych dzieci, które śledzą ten temat. To jest temat, jak powiedzieliśmy, który może sobie przyswoić nawet i dziecko rozwinięte, umysłowo rozwinięte w prawdzie, a zatem poddaję te dwie księgi, ten list i księgę psalmów pod rozwagę, żeby każdy sam mógł się ustosunkować do nich. Teraz podam pewne przykłady biblijne, które pokazują opatrzność ze strony Boga w ochranianiu i w osłanianiu przed zbyt wielkim złem. Pan Jezus podczas niedoli, jaką przechodził w ciągu 3,5-letniej misji, zwycięża wszystkie zło. Zwycięża świat, zostaje wyniesiony jako zwycięzca po prawicy Bożej i pozostawia dla nas cenny tekst pod rozwagę, który daje wszystkim i zastanowimy się nad nim, a on jest zapisany w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, 16 rozdział,
A 33 werset powiada tak. Odszukaliśmy Ewangelię Jana 16, rozdział 33 werset będziemy teraz czytać. Tom ci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Ten tekst wymaga komentarza. Krótko przed ukończeniem swojej misji nasz Pan widział krzyż, widział doświadczenia związane z krzyżem i powiedział tak. Na świecie miał ucisk, on i wszyscy naśladowcy jego. Inni, którzy byli złowrogo nastawieni do naszego Pana, wiedzieli, że czekają go cierpienia i krzyż. Nasz Pan Jezus Chrystus pokazał rzecz niebywałą. Uczniom na własne oczy. Zwycięstwo poniesione w porażce. Jak to wygląda? Wszyscy się spodziewali, Żydzi się spodziewali, że nasz Pan zacznie panować i rządzić, a teraz okazuje się, że On ma zawisnąć na krzyżu. Jak można dokonać zwycięstwa w widzialnej porażce? Nasz Pan to udokumentował i pokazał na sobie. Wszyscy uważali, że wtedy, kiedy zawisł na krzyżu, że odebrano mu życie, skończyło się wszystko. A On zmartwychwstał, otrzymał władzę, siłę, moc, panowanie i nie zakończyło się wszystko. Ci, którzy uważali, że nasz Pan poniósł porażkę, to sprawa pokazuje, że odniósł zwycięstwo nad całym światem, nad wszystkim złem, jakie go otaczało. Podobna sytuacja jest także z ludem wierzącym. Niekiedy wydaje nam się, że ponosimy same porażki, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zewnętrzne porażki są zwiastunem naszego zwycięstwa w Panu, jakie jest dokonywane. Zobaczmy apostoła Pawła, jakie przechodził zbliżone doświadczenia do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Najlepiej to odczytać, bo można zniekształcić te myśli, które podaje apostoł o sobie. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, a będziemy czytać wiersze od 24 do 26. Od Żydów wziąłem pięciokroć po 40 plag bez jednej. Skomentuję krótko ten werset, bo na pewno go czytaliśmy już kilkanaście razy, ale komentarz wydaje mi się niezbędny. Apostoł Paweł o sobie powiada, że od Żydów wziął pięciokroć 40 plag bez jednej. Wolno było uderzyć, on wziął pięć plag w odstępach czasu. Bo gdyby wziął pięć plag bez przerwy, to by nie żył. Żydzi dobrze wiedzieli i mieli ograniczenie, że można było uderzyć, dać uderzeń maksymalnie 40 razy, bo więcej mógł człowiek nie wytrzymać. Więc zabezpieczyli się. W odniesieniu do apostoła Pawła po 39, no bo tak jak czytamy, 5-kroć po 40 plag bez jednej, czyli 39 dostał plag, 39 silnych uderzeń, po 5 razy 39. Ludzie ochraniają i osłaniają, żeby nie spowodować śmierci, a tym więcej Bóg ochrania i osłania człowieka przed zbyt wielkim złem. Czytamy dalej. Trzykrociem był bity rózgami, razem był kamienowany, trzykroć
się ze mną okręt rozbił. Dzień i noc byłem w głębokościach morskich, w drogach częstokroć, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od swego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na puszczy, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. Ojej, nawet i to się zdarzyło. Widzicie, bracia? Nawet mogą niektórzy bracia być fałszywymi. Apostoł podaje i spotkał ich. To jest takie wzmaganie, jakby ktoś wzmagał się na najwyższy szczyt świata. A mógł to znieść jednak. I zniósł to, opisuje to. Apostoł Paweł, gdyby nie zniósł, to by powiedział tak. Tyle otrzymałem, nie zniosłem, musiałem umrzeć. Nie, zniósł. Bracia, wyobraźmy sobie teraz. Nasze doświadczenia w stosunku do naszego Pana, którego naświetliliśmy, i jednego z apostołów. No tak, ale ja też bym mówił, no ale ja bym tego nie zniósł, bracia i siostry. No, każdy z nas by powiedział, no ale ja bym chyba też tego nie zniósł. Bo Pan najlepiej wie, ile komu jest potrzeba. A zatem przemawia wszystko za tym, że istnieje ochrona i osłona przed zbyt wielkim złem, bo Pan wie, ile kto jest w stanie wytrzymać. Dlatego apostoł Paweł był w stanie się tak wysoko wspiąć. A ja, gdyby mnie Pan doświadczył, nie odważyłbym się przeciwstawiać, ale myślę o sobie, że ciężko by mi było i chyba, ale Pan wie o tym. Pan wie, Pan czyta serca swoich sług i On chyba zastosuje, wierzę, opatrzność Bożą w tym drugim kierunku, że On zastosuje tyle doświadczeń, ile będziemy wszyscy kolejno mogli znieść i ochroni nas przed zbyt wielkim, ciężkim złem, którego byśmy nie znieśli. Inny przykład. Inny przykład jest pokazany w historii Józefa. Wiadomo, że Józef był sprzedany do Egiptu, tą historię znamy, ja nie chcę tutaj szczegółów omawiać, ale potrzebny jest ten przykład po to, aby pokazać, jak Bóg ochronił tych, którzy myśleli, że wyrządzą mu wielkie zło, a byli ochronieni przed głodem. Tutaj sobie odczytamy tylko fragmenty niektóre. Odczytajmy sobie, żeby przypomnieć, bo takie same słowa powiedziane bez dowodu, to szybko są zapominane. Ale my byśmy chcieli chociaż niektóre fragmenciki z tego tematu zapamiętać, więc odczytamy pierwszą Mojżeszową, 45 rozdział, a odczytamy od wersetu 4 do 8 i całość będzie jasna. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 45 rozdział, wersety od 4 do 8. Wtedy rzekł Józef do braci swej, przystąpcie proszę do mnie. I przystąpili, zatem rzekł, ja jest Józef, brat wasz, któregoście sprzedali do Egiptu. O, oni takie święte miny porobili, ci jego bracia, którzy tam do Egiptu przyszli, zaraz chcieli okazać skruchę i żałowanie. I ten werset 5 powiada, jak Józef spojrzał na te miny takie pokutujące, to wiersz 5 powiada, jednak teraz już nie frasujcie się, ani twórzcie sobą, żeście mnie tu sprzedali, bądź dla zachowania żywota waszego posłał mnie Bóg przed wami. Bo już 2 lata głodu było na ziemi, a jeszcze 5 lat zostaje, których nie będą orać ani żąć. Posłał mnie wtedy Bóg przed wami, abym was zachował ostatek na ziemi, ażebym wam dał żywności na oswobodzenie wielkie.
jak Józef popatrzył na tych swoich braci, bo jak trwoga to do Boga, jak bieda to się, powiedzmy, człowiek upokarza, jak zobaczył, już przestańcie miny takie robić, już tak się nie twórzcie, już tak się nie trasujcie, nie wy żeście mnie tu sprzedali. To była boska ochrona i osłona w stosunku do was przed głodem. 2 lata już głoduje, za 7 ma być, nie zostaje nad. Bierzcie zboże, zabierajcie, jedźcie. Tak, tak jest, bracia i siostry. To jest działanie właśnie w osłanianiu, ochranianiu przed duchowym złem i przed doczesnym złem. Przecież my zdajemy sobie sprawę, że jako ludzie jesteśmy uzależnieni także od chleba i wody. Pismo Święte zapewnia i mówi, że psalmista Dawid w psalmie, nie wiem czy się nie mylę, 35 albo 37, nie podaje ściśle tego, mówi tak: byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem wierzącego, żebrzącego chleba. Wierzymy, że Bóg ochrania i osłania swój lud w sposób duchowy i doczesny. Tu w tym wypadku daliśmy jeden z dowodów doczesny. Przykład z historii Józefa. Myślę, że będzie dobrą rzeczą, jeżeli szczególnie nasza młodzież, nasze dzieci zapoznają się w szczegółach z tą historią o Józefie. Ona jest ciekawa, ona jest budująca i daje pogląd na życie codzienne. My możemy dużo znać doktryn Słowa Bożego, historii, typu, wielu innych rzędów boskiej, biblijnych myśli, ale jednak sposób życia musi być i jest wymagany od nas, abyśmy potwierdzili naszą wiedzę, jaką posiadamy, także i naszymi czynami, naszym życiem, a tu w tym wypadku wierzeniem w opatrzność Bożą, polecenie się Bogu i ufanie, wierzenie, że On nas będzie osłaniał. Jeszcze króciutko, bo czas mi bardzo ucieka, ale chciałbym jeszcze powiedzieć odnośnie innego fragmentu, odnośnie Faraona. Znamy historię o Faraonie, że Faraon nie chciał wypuścić ludu. I trzeba było zesyłać na Egipt 10 plag. Chciałem tylko podkreślić tą 10. plagę. Nie wiem, czy bracia przypominacie sobie, co towarzyszyło tej 10. pladze. Niektórzy kiwają, tak, niektórzy wiedzą, ale może niektórzy nie przypominają sobie, to ja powiem. Śmierć pierworodnego. Ha, jej. Nie ma takich odważnych, którzy by powiedzieli, no może wyjątek jaki się znajdzie, ja się śmierć nie boję. Bo każdy tak mówi wtedy, kiedy mu nie zagraża, jak ta śmierć przychodzi, to broni się rękoma i nogami, żeby tylko ujść. I to jest zupełnie udokumentowane. Przecież Bóg stworzył człowieka po to, żeby żył. I tylko samobójcy, jednostki, jak powiedzieliśmy, są skłonne odebrać sobie życie. Ale cały ogół ludzkości, my także z nimi chcemy żyć, nie chcemy umierać. I zobaczmy, ile złota, ile cennych szat Izraelici wynieśli z Egiptu. Jak się Faraon wystraszył, jak zobaczył, że jego, powiedzmy, pierworodny, pierwszy syn nie żyje, zobaczył, że leży nieżywy, wszystko zabierajcie, co tylko chcecie, ale jak najszybciej opuszczajcie Egipt. A 9 plag nie pomogło. Śmierć przeorze każdego człowieka. A teraz dajmy przykłady życia ludu Bożego. Co dziwne, w naszym zborze przybyło kilka osób, może więcej jak na mojej dłoni. Nie liczyłem, ale muszę kiedyś policzyć, co wam powiem dokładnie. Matka była w trakcie, u dzieci światowych. Matka nie żyje, została pochowana.
Po pewnym okresie przychodzi córka i mówi: mam po matce Biblię, mam literaturę, zaczyna chodzić do zboru, poświęca się Pan. Gdzieś w moim wieku przychodzi brat na salę, a lubię podejść do kogoś w zbliżonym wieku, żeby porozmawiać. Mówię, że chciałem się przywitać, nie znamy się. A ten brat mówi, że ja jestem wnuczkiem brata Nowickiego, a brat Nowicki to chyba 30 lat nie żyje, był ewangelistą w Epifanii, mieszkał w Luboniu. Nie pamiętacie go, bracia, nawet wy, ja go pamiętam jako chłopiec, bo to przecież blisko siebie byliśmy, Poznań, Luboń, kawałek. Ja mówię, ja tam chciałem kiedyś przyjść, mówię, i odwiedzić brata Nowickiego i mnie nie chcieliście wpuścić. On mówi, to moja żona taka była. On przyszedł i się poświęcił, jest w prawdzie. Kilka jeszcze innych osób, nie będę przedłużał tematu, bo szkoda, dałem dwa przykłady najzupełniej. Tak jest, taka jest rzeczywistość, takie są fakty. Śmierć przeorze i bracia i siostry. Śmierć była prawie w każdym domu, jest w odpowiedni czas, wtedy kiedy śmierć zawita do jakiegokolwiek domu, żeby wydać świadectwo prawdy i ono może, to jest najsłuszniejszy czas na jej przyjęcie. Ja kiedy z żoną pojechałem do lekarza i na poczekalni była jedna pani, jak ktoś tam był, i ja pytam się, jaka jest kolejność. No ale jak kobieta się rozgadała ze mną, ja nie wiem, ludzie w ogóle ze mną gadają. Rozgadała mi się, jakiego dobrego męża miała i tak płakać zaczęła, tak żałuję, że takiego dobrego męża. Ja wysłuchałem, ja mówię, to niech się pani cieszy, jak taki dobry mąż był. No dlaczego tak pani rozpacza? Jakby był niegodziwiec jakiś, zły by był, no to przypuszczam, że pani jest katoliczką, poszedłby do piekła. Ale jak jest taki taki wspaniały mąż był, no to on jest w niebie, wierzy pani w to? A ludzie już tak nie są skłonni wierzyć w te nauki. Ona tak głową pokiwuje, mówi, wie pan, żeby tak było. A ja mówię, proszę panią, ja nie jestem katolikiem, bo ja się jechałem do was, to też w pociągu zapoznałem człowieka i od razu mu wizytówkę dałem. Ja nie lubię się tam chować. Od razu mu powiedziałem, że nie jestem katolikiem, gdzie jadę. On potem mi też wszystko powiedział o sobie, że w księży nie wierzy. Ludzie, trzeba ludziom dać jakąś pożywkę, to oni się wtedy rozgadają. Bo tak to są zamknięci i skryci. Ja myślę, bracia i siostry, w przypadku tutaj powiedzmy tych faktów, o jakich wspominamy i mówimy, że ta kobieta zakończywszy tą dyskusję jaką, ja mówię, proszę panią, ja nie jestem katolikiem, pani na pewno odmawia, składa apostolskie wierze w Boga Ojca Wszechmogącego, a tam w tej modlitwie jest powiedzenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny, amen. Nie wiem, czy pani wierzy w zmartwychwstanie, wierzę panie, no to niech się pani cieszy, niech pani nie płacze. Dobrze, panie, już idę, bo tam lekarz ją poszła. No i tak się rozeszło wszystko. Ja myślę, że musimy pocieszyć ludzi tą prawdą, jaką my mamy. Bracia i siostry, mamy wszyscy powody do tego, żeby nasze twarze były radosne. Że nas tam coś boli, to pamiętajcie o tym, że każdego z nas coś boli. Jakieś tam wyjątki, tam o naszej młodzieży może nic jeszcze nie dolega. Ale nam każdemu coś dolega, a pomimo tego chcemy służyć Panu i powinniśmy Mu służyć. Jeszcze zastanowimy się nad trzecim, bo ja bym nie skończył tego tematu, się okazuje. Jeszcze zastanowimy się nad trzecim kierunkiem boskiej opatrzności. Powiedzieliśmy, że ten trzeci kierunek to jest, że Bóg kieruje postępowaniem swoich stworzeń. Tak, trzeci kierunek opatrzności to kierowaniem postępowaniem swoich stworzeń. Bracia i siostry, teraz mam pytanie do was. Czy wy wierzycie w ten trzeci kierunek, że Bóg kieruje waszym postępowaniem? Ja wierzę. To pytanie wam poddałem
postawiłem po to, żebyście sobie na nie odpowiedzieli. Ja to pytanie stawiam przed sobą. Ja wierzę. Nieraz były trudne sytuacje, tak jak u każdego w domu, w każdej rodzinie. Niekiedy mówię do mojej żony, sytuacja bez wyjścia. Pan pokierował w mig sprawami, że po prostu namacalny dowód opatrzności Bożej. Takie są fakty. Niekiedy to po prostu brak słów było, że widziało się sytuację kompletnie bez wyjścia. Pan pokierował na przestrzeni po prostu godzin, czy nawet dnia, czy dwóch, trzech dni i sytuacja zupełnie się odwróciła. Chcę powiedzieć wam niezbitych kilka dowodów, które nie mogę wam przedstawić, bo temat mnie obowiązuje, a nie osobiste moje, przeżycia, żebym wam, bracia i siostry, mógł wszystkie przedstawić i opowiedzieć. Musimy powiedzieć, że Bóg wyznacza granice. On wyznacza granice dla świata, dla ludu Bożego i wyznacza granice dla każdej jednostki. To znaczy, że Bóg pozwala szatanowi, wszystkim przeciwnościom, temu światu, naszym także wrogom, doświadczać nas do pewnych granic. Możemy to powiedzieć tak, dotąd, a nie dalej. Ja wierzę w to osobiście, że Bóg postawił takie granice przed światem, jak powiedzieliśmy, przed ludem Bożym i przed każdą jednostką. Gdy patrzymy, weźmiemy dalszy przykład. Napoleon Bonaparte chciał zawojować cały świat, poszedł pod Moskwę. Tam okazało się, że poniósł olbrzymią porażkę. Moglibyśmy powiedzieć nie tylko o Napoleonie, możemy to samo powiedzieć na przykład o Hitlerze, o Stalinie, o Pol Pocie, o innych ludobójcach, że Pan dozwolił im na granicę pewnego działania, dotąd dalej nie postąpisz. Zauważmy fakty związane z Ijobem. Pan postawił granicę w odniesieniu do Ijoba, mianowicie tak pokierował postępowaniem, że dozwolił doświadczyć można Ijoba do maksymalnych granic, ale życia nie stracił Ijob. I to Pan powiedział, to jest zapisane w Piśmie Świętym. Ale życia mu nie odbierzecie. Powiedział to, gdy była rozmowa między Bogiem a szatanem. Szatan powiedział, my wiemy, że to była przenośnia, że szatan powiedział, pozwól mi tylko, to ja sobie dam radę z Ijobem. A Bóg powiedział, dobrze, możesz go doświadczyć, ale życia Ijobowi nie odbierzesz, bo ja nie pozwolę. Pokierował indywidualnie jednostką, a zatem Bóg kieruje całymi narodami, kieruje narodem izraelskim, kieruje społecznościami ludu Bożego i kieruje także każdą indywidualną jednostką. Może tak kierować. Ja miałem w pociągu, jak jechałem tu do braci, pytanie od tego pana, z którym się zaprzyjaźniłem, że mój panie, czy to jest możliwe? On mi się właśnie pytał, czy to jest możliwe, żeby Bóg indywidualnie mógł się opiekować. Ja mówię, to jest proszę pana zależne od bliskości człowieka do Boga. Ja miałem, zdaje się, u braterstwa temat o świętym Szczepanie. Miałem, nie? Tak? Pamięta ktoś? Nikt nie pamięta. To muszę go powtórzyć. Jak nikt nie pamięta, to muszę go powtórzyć. Powiedziałem, że następuje promieniowanie. Jak chcemy się ugrzać, to idziemy najbliżej urządzenia grzejnego. A jak za ciepło, to się od niego oddalamy. Kto jest blisko Boga, ma łączność z Bogiem, Bóg się nim opiekuje indywidualnie, ale kto odszedł tak daleko, że w ogóle o Bogu nie chce mówić, to Bóg się nim nie opiekuje. No to jest logika, to jest logiczne.
ten przykład może w miniaturze podaje ten fakt, o jakim mówimy, ale naświetla pewną ilustrację, pokazuje, że najbliżej Boga ci, którzy są, to Bóg takimi jednostkami się opiekuje. Dobrze. Przejdźmy do takiego innego, konkretnego, widzialnego przykładu, gdzie jest biblijnie podany, jest podane boskie kierownictwo. Niezaprzeczalne. Jasny dowód. Podany jest w księgi Jonasza. Weźmy tą księgę pod uwagę. Księga Jonasza, pierwszy rozdział tej księgi, a poczytamy sobie wersety od 3 do 7 i 15. Powtarzam, teraz sobie odszukamy księgę Jonasza i odczytamy sobie z 1 rozdziału wersety od 3 do 7 i 15. Konteksty, te dwa wiersze, pierwszy i drugi, powiadają o tym, że Jonasz miał, posłał go Bóg do Niniwy. A on uciekł. On postąpił tak, jak podają te wersety od 3. Ale Jonasz wstał, aby uciekł do Tarasu od oblicza Pańskiego, a przyszedłszy do Jopę, znalazł okręt, który miał iść do Tarasu, a zapłaciwszy od niego, wstąpił nań, aby płynął z nimi do Tarasu od oblicza Pańskiego. A werset drugi powiada, że miał iść do Niniwy. Uciekł. Zobaczmy, jak Bóg pokierował, co zrobił z nim. Czytamy następny, 4 werset. Ale Pan wzruszył wiatr wielki na morzu i powstał wicher wielki na morzu i stało się, jakoby się okręt rozbić miał. A żeglarze, ulększy się, wołali każdy do Boga swego, a rzucali do morza to, co mieli na okręcie, aby ten lżejszy był. Ale Jonasz szedł był na stronę okrętu, a położywszy się, spał twardo. Wtedy przystąpił do niego sternik i rzekł mu: cóż czynisz ty, o spalcze? No wszyscy są w pogotowiu, a ty sobie tu śpisz. Wstań, wołaj do Boga swego. O was nać wspomni Bóg na nas, abyśmy nie zginęli. Wtedy rzekł jeden do drugiego: chodźcie, rzućmy losy, abyśmy się dowiedzieli, dla kogo te złe na nas przyszło. Rzucili tedy losy i padł los na Jonasza. To nie całe, bo byśmy tutaj mało co z tego wiedzieli. Czytamy teraz werset 15. Teraz werset 15 powiada tak. Potem wzięli Jonasza i rzucili go w morze i uspokoiło się morze od wzburzenia swego. Ale to nie całość tej sprawy. Poczytamy drugi rozdział, wiersz 1 i 2 i 11. Lecz Pan był nagotował rybę wielką, żeby pożarła Jonasza, i był Jonasz we wnętrznościach onej ryby 3 dni i 3 nocy. I modlił się Jonasz Panu Bogu swemu we wnętrznościach onej ryby. I ostatni, 11. I rozkazał Pan onej rybie, aby wyrzuciła Jonasza na brzeg. Nie wszyscy chcą wierzyć w to zjawisko, ale wypowiadają się na ten temat ludzie świeccy i wierzący. W przekroju kiedyś był na ten temat pisany artykuł. Ja go tak zachowałem, że go do dzisiaj nie mogę odnaleźć. Chciałem go tak schować, że był dla mnie tak ważny, że do dzisiaj może kiedyś go odnajdę, nie wiem gdzie. Go tak schowałem dobrze, że nie mogę go znaleźć. Powiem tylko, co w nim było napisane. Ludzie wypowiadają się, że jest taka możliwość, istnieje to, że to nie jest baś, że to nie jest bajka, że taka jest możliwość, ponieważ potężne
wielkie ryby, bo było powiedziane, że mógł to być rekin. Naukowcy powiadają, że jest kilka gatunków rekinów, które mają, niektóre mają tak mały przełyk, że śledzia nie są w stanie przełknąć, a są inne większe. Ale nie istniałoby prawdopodobieństwo, żeby człowiek mógł wejść w paszczę i tam przez 3 dni przebywać. Tam nie całe 3 dni, 2 dni, tam z małym jakimś procentem, z jakimś tam przecinkiem. Ale w naszej teraźniejszej prawdzie mamy to zagadnienie opisane i wyjaśnione. Na pewno zapomnieliśmy, bo to było w 1986 roku podane. To było podany opis, ten był podany w sztandarze biblijnym. Powtarzam, to jest 1986 rok, numer 371, łamane przez 2. Strona od 191 do 192. W naszej literaturze prawnie to zagadnienie jest przedstawione logicznie do przyjęcia i ono jest przedstawione w ten sposób, że ta wielka, potężna ryba to mógł być dak. On ma wielki łeb, wielki przełyk, że mógł to być delfin, że mógł to być tuńczyk, mógł to być także i kaszalot. One żyją w Morzu Śródziemnym i one są potężne i wielkie. Kwestia teraz połknięcia. Gdyby ta potężna, wielka ryba połknęła człowieka od głowy, prawdopodobnie nie byłoby żadnych szans, ponieważ on ma tak zwaną swoją komorę zapasową. To jest coś podobnego, nie wiem czy ktoś, no na pewno się bracia znają na wędkarstwie. Myślę, że tu są też wędkarze, to się ze mną zgodzą. Szczupak to jest drapieżnik. No, jest smaczny ten szczupak, zaraz dobry jest szczupak. Ale to jest drapieżnik, on zjada mniejsze ryby od siebie. I proszę zauważyć, że on w swojej komorze ma nie tylko jedną, ale niekiedy ma 3. Czyli jest bardzo najedzony. Jeżeli człowiek byłby połknięty od nóg, a on ten, powiedzmy, ta potężna, wielka ryba oddycha i byłby dostęp powietrza, istnieje taka możliwość i wierzymy, przyjmujemy to, co Słowo Boże mówi, że tak było. Z czym się zgadzają nie tylko bibliści, tylko to jest podane, tak jak podałem ściśle w naszym sztandarze biblijnym, ale się zgadzają także część ludzi naukowców, no nie wszyscy naukowcy się zgadzają, ateiści się nie zgadzają, ateiści dopowiadają, że to są baśnie, to są bajki, to tam nie ma w ogóle co tam na ten temat mówić, to się nie mieści w głowie. Ale część ludzi wierzących, uczonych, no już patrzycie, dajcie na zegarek, ja też patrzę co chwila, już kończę. Już czas. Będziemy kończyć. Już ostatnie zdanie. Tak jesteście dzienni, że tak wytrzymujecie. I tak dyskretnie spojrzycie na zegarek, że już czas zakończyć to moje uznanie, no ale musicie mnie też usprawiedliwić. Temat tego wymaga, żeby coś więcej powiedzieć, więc kończę już, ale chcę. Siostra Wiśniewska mnie usprawiedliwia, tak, dobrze. Chcę tylko dokończyć i powiedzieć. Przyjmujemy ten trzeci kierunek opatrzności Bożej. Bezpośredniego boskiego kierownictwa. Przecież to nie jest jeden opis, jeden wypadek biblijny. Tych przykładów zawsze można by było przytoczyć więcej. Ale któż by mógł tu wysiedzieć kilka godzin? To jest niemożliwe. Ja, gdy słucham wykładów w zborze miejscowym, to też dyskretnie spoglądam i u nas to taka dyscyplina,
niemiecka, nie? U nas to tak, jakbym sobie tak pozwolił, jak u was, to by zaraz mi tutaj przyszli, bracie, powiedzieli, bracie, no czemu ty czasu nie przestrzegasz, nie? No ale jak wy mnie tak jakoś tutaj znosicie i tak z uśmiechem mnie akceptujecie, no to ja trochę sobie też pozwoliłem, kończymy. No nie dało się, nie mogliśmy przedstawić wszystkich 7 kierunków opatrzności Bożej, przedstawiliśmy 3. A w następnej lekcji trzeba dokończyć ten temat, bo nie byłby zupełny. Z tej części, bracia i siostry, życzę wam, abyście się zastanowili nad częścią tego tematu, abyście w miarę możliwości przyswoili sobie to, co możecie sobie przyswoić, żebyście się upewnili sami w domu, bo tutaj jest osobista analiza także konieczna i potrzebna. Krótko kończąc, życzę wam błogosławieństwa Bożego w rozmyślaniu nad tematem o opatrzności Bożej ze strony Boga i ludzi na tym. Dziękuję.